Spójrz, mamo! Liście tańczą i spadają z drzew. Ach, już listopad, ale ten czas szybko mija. O, patrz, polska flaga. I tam też? Po co się je wywiesza? Flagi wywiesza się podczas ważnych uroczystości państwowych. Jutro jest 11 listopada. Pamiętasz, co to za święto? To święto niepodległości. Mamo, a czy my też wywiesimy flagę? Oczywiście. Nie pamiętam tylko, gdzie ją schowałam. Pomożesz mi jej szukać? Pomogę. Super. Razem poszukamy flagi, a potem opowiem ci, jak się obchodzi Święto Niepodległości w Polsce i w innych krajach. Kamlotki! Kazio i 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości w Polsce i na świecie. Mamo, znalazłem flagę. Była w szafie. A więc to tam się schowała. Dziękuję, Kaziu. Teraz musimy sprawdzić, jak wygląda. Jest czysta? Czysta. Niepognieciona? Niepognieciona. Nie wypłowiała? Nie wypłowiała. No to dobrze. Eksponowana flaga musi zawsze być ładna, czysta i zadbana. Należy z nią postępować z szacunkiem. Pogniecioną flagę należy wyprasować. A jeśli flaga jest wypłowiała lub zniszczona, nie wolno jej wieszać. Kiedy wywiesimy naszą flagę, mamo? Jutro rano, w dniu 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w Polsce. To szczególny dzień dla Polaków. Świętujemy rocznicę odzyskania naszej wolności. Jeszcze nie tak dawno temu nie było Polski takiej, jaką mamy teraz. Przez 123 lata nasz kraj był pod kontrolą innych państw i został wymazany z mapy świata. Polacy nie mogli używać naszej biało-czerwonej flagi, śpiewać hymnu, ani mówić po polsku. Było to bardzo smutne. Nawet za czytanie polskich książek groziła kara. Ale na szczęście nasi przodkowie walczyli dzielnie, żeby odzyskać naszą wolność. I wreszcie 11 listopada 1918 roku udało się! Teraz możemy świętować i cieszyć się, że jesteśmy niepodległym krajem pełnym dumy i szacunku. Ale mamy ciekawą historię. Ja też chcę świętować. Jutro będzie się dużo działo. Wszyscy wywieszą flagę, dzieci będą wycinać kotyliony z papieru. W wielu domach odbędzie się odświętny obiad, a w telewizji zobaczymy uroczystą odprawę wart przed grobem nieznanego żołnierza. Tego dnia w Polsce odbywają się różne parady, defilady wojskowe, widowiska historyczne oraz marsze niepodległości. Kaziu! A wiesz, że nie tylko Polska ma swoje Święto Niepodległości? Naprawdę? A opowiesz mi, jak to wygląda w innych krajach? Z przyjemnością! Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych Dzień Niepodległości obchodzony jest 4 lipca. To rocznica przyjęcia Deklaracji Niepodległości w 1776 roku. Organizowane są parady, koncerty, pikniki i grille. Wieczorem mieszkańcy gromadzą się na pokazach sztucznych ogni. Francja.
We Francji Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 14 lipca. W Paryżu odbywa się duża defilada wojskowa na polach elizejskich. Wieczorem organizowane są pokazy sztucznych ogni, a mieszkańcy gromadzą się między innymi przy wieży Eiffla. Meksyk. W Meksyku Dzień Niepodległości obchodzony jest 15 i 16 września. Wieczorem 15 września prezydent uderza w dzwon, który dawno temu był użyty jako sygnał do walki o niepodległość. Następnego dnia odbywają się oficjalne obchody Dnia Niepodległości wraz z paradą, na której maszeruje wojsko i orkiestra. Indie. Dzień Niepodległości w Indiach obchodzony jest 15 sierpnia, upamiętniając wyzwolenie się spod panowania Imperium Brytyjskiego. W tym dniu odbywa się uroczysta ceremonia pod Czerwonym Fortem w Delhi, podczas której prezydent podnosi narodową flagę. Brazylia. W Brazylii Dzień Niepodległości obchodzony jest 7 września. To dzień upamiętniający ogłoszenie niepodległości Brazylii przez portugalskie władze. W tym dniu odbywają się parady wojskowe, a także różnego rodzaju uroczystości kulturalne. Ukraina. Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest 24 sierpnia. To rocznica uzyskania niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku. Obchody w Ukrainie obejmują uroczystości państwowe, parady, pokazy wojskowe i inne wydarzenia kulturalne. Każdy kraj ma swoje własne tradycje i wydarzenia związane z Dniem Niepodległości, które odzwierciedlają jego historię, kulturę i wartości narodowe. My również mamy swoje bardzo ważne święto, czyli nasze Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. Świętujcie, cieszcie się i bądźcie dumni z Polski! Do zobaczenia! Kamlotki! Cześć! To znowu ja, Kazio! Dziś mam dla was coś naprawdę super! Zabiorę was w podróż po naszym kraju, Polsce! Polska to nasza ojczyzna! Warto dowiedzieć się więcej o miejscu, w którym mieszkamy. Kamlotki! Kazio i Polska. Kaziu, mam świetną wiadomość. Jutro jedziemy na wycieczkę. Hurra! Wycieczka, wycieczka! A gdzie pojedziemy? Odwiedzimy Gniezno. Tata musi tam załatwić kilka ważnych spraw, więc pomyślałam, że miło będzie, jak pojedziemy tam wszyscy. A czy tam jest coś ciekawego do zobaczenia? Oczywiście! Gniezno to takie miasto, które dawno temu było stolicą Polski. Jest tam przepiękna katedra. Super! Kaziu! A pamiętasz, które miasto jest teraz stolicą Polski? No, przecież mówiłaś, Gniezno. Nie, Kaziu. Gniezno już nie jest naszą stolicą. Już wiem! Kraków! Nie! To może Zakopane? Kaziu, no co ty? Aktualną stolicą Polski jest Warszawa. Ach, Warszawa! No tak. Mam pomysł. Zróbmy sobie krótką lekcję o Polsce. Powinieneś coś wiedzieć o naszym kraju. W końcu jesteś Polakiem. Zobacz, Kaziu, oto mapa Europy. Na początek spróbujmy się dowiedzieć, gdzie leży Polska. Pomóż mi ją znaleźć na mapie. Jest chyba
tutaj! Brawo, Kaziu! Znalazłeś Polskę na mapie! A teraz przyjrzyjmy się, jak wygląda nasz kraj. Powierzchnia lądowa Polski wynosi prawie 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Polska leży w Europie Środkowej i graniczy z 7 innymi państwami. Oto nasi sąsiedzi. Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja. Od północy Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego, a na południu znajdują się góry Sudety, Karpaty i Góry Świętokrzyskie. Najwyższy szczyt w Polsce to Rysy. Najdłuższa rzeka to Wisła. Największe jezioro to Śniardwy, a najgłębsze Hańcza. Największą wyspą jest Wyspa Wolin. Najdłuższy półwysep w Polsce to Mierzeja Helska. Polska to nasza ojczyzna, nasz dom, w którym żyjemy. Pełna nazwa naszego kraju to Rzeczpospolita Polska. Od tej nazwy pochodzi skrót RP. W Polsce mieszka prawie 38 milionów ludzi. Mieszkańcy Polski to Polki i Polacy. W Polsce posługujemy się językiem polskim, a naszą walutą jest złoty. Nasz kraj podzielony jest na 16 województw. Stolicą Polski jest Warszawa. To największe miasto w kraju. Polska ma swoje własne symbole narodowe, które są wyrazem historii i tradycji kraju. Do symboli Polski należy godło, hymn i flaga. Należy je otaczać szacunkiem. Ja wiem, jakie są symbole Polski. Naprawdę? A opowiesz mi o tych symbolach? Znam je na pamięć. Godło Polski to biały orzeł na czerwonym tle. Orzeł patrzy w prawo, ma rozpostarte skrzydła oraz złote szpony, dziób i koronę. Można go zobaczyć na monetach i ważnych tablicach urzędowych. Drugi symbol to flaga. Flaga składa się z dwóch pasów. Górny biały symbolizuje czystość i godność, a dolny czerwony waleczność i odwagę. Flagę wiesza się na ważnych państwowych budynkach i podczas uroczystości. A ostatni symbol to hymn. Naszym hymnem jest Mazurek Henryka Dąbrowskiego. Jego autorem jest Józef Wybicki. Hymn jest śpiewany podczas ważnych uroczystości. Trzeba wtedy stać ładnie na baczność i zdjąć czapkę z głowy. Wow, Kaziu, ale ty wszystko pięknie zapamiętałeś. Dzięki, mamo. A opowiesz mi, dlaczego Gniezno było kiedyś stolicą Polski? Z Gnieznem jest związana pewna stara legenda o powstaniu naszego państwa. Według niej założycielem Polski był Lech, który podróżował ze swoimi braćmi, Czechem i Rusem. Pewnego dnia Lech, podróżując przez piękne krajobrazy, niespodziewanie zobaczył rozległą dolinę. Dolina ta była pełna pagórków i wzgórz. A na jednym z tych wzgórz rósł stary, potężny, samotny dąb. To miejsce wydało się Lechowi wyjątkowe, a kiedy spojrzał bliżej, zauważył, że na drzewie tym biały orzeł miał swoje gniazdo. To wydarzenie wprawiło go w zdumienie. Lech, będąc dumny z tego znaleziska, postanowił, że to właśnie tutaj zbuduje miasto. Nazwał je Gnieznem, nawiązując do orlich gniazd, które odkrył na wzgórzu.
postanowił również, że biały orzeł stanie się symbolem tego miasta i umieścił go na herbie. Było to wyrazem szacunku dla przyrody i piękna tego miejsca oraz manifestem potęgi i dumy mieszkańców Gniezna. Ludność, która tam mieszkała, zajmowała się głównie uprawą pola. Mówiono na nich Polanie. Później nazwa kraju zmieniła się i na nasz kraj zaczęto mówić Polska. To bardzo ciekawa historia, mamo. A czy ona jest zmyślona, czy prawdziwa? Mówi się, że w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy. To bardzo stara opowieść, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Legendy mogą zawierać w sobie trochę prawdy, ale duża część opowieści raczej została wymyślona. Na podstawie istniejących dowodów historycy starają ustalić dawne dzieje naszego kraju. Za pierwszą stolicę Polski tradycyjnie uznaje się Gniezno. Stolicą nazywamy miasto, w którym znajduje się siedziba władz kraju. W Gnieźnie stoi jedna z najstarszych katedr kraju, w której znajdują się słynne drzwi gnieźnieńskie oraz relikwie świętego Wojciecha, patrona Polski. W tej katedrze odbyła się także koronacja pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Najazdy wrogów sprawiły, że stolicę Polski postanowiono przenieść. Przez wiele lat stolicą Polski był Kraków. Później postanowiono, że powinna nią być Warszawa. Nie mogę się doczekać wycieczki, mamo. Ja również. Zrobimy sobie zdjęcie na tle katedry. Chodź, Kaziu, musimy się pakować. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Kamlotki. Polskie symbole. Godło. Naszym godłem jest biały orzeł na czerwonym tle. Flaga. Polska flaga jest biało-czerwona. Hymn. Hymn Polski to Mazurek Dąbrowskiego. Bocian. Bocian to symbol polskiej przyrody. Polski złoty. W Polsce płacimy złotówkami. Pierogi. Pierogi to słynna polska potrawa. Oscypki to przepyszne serki wytwarzane z mleka owczego. Jabłka. Polska jest jednym z największych producentów jabłek. Maki. Piękne czerwone kwiaty, które trwale zadomowiły się w naszym krajobrazie. Ceramika z Bolesławca. Nasza ceramika jest słynna na całym świecie. Żubry. Żubry żyją w Puszczy Białowieskiej. Stroje ludowe. Polacy mają piękne stroje ludowe. Poznaliśmy wiele ciekawych rzeczy, z których słynie Polska. Kamlotki. Władysław Bełza. Katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie.
Subskrybuj nasz kanał i wciśnij czerwony przycisk subskrybuj. Zobacz, Kaziu, to grób twoich przodków. To są twoi pradziadkowie. Pradziadek Tadeusz i prababcia Zofia. O, patrz! Polska flaga! I tam też? Po co się je wywiesza? Flagi wywiesza się podczas ważnych uroczystości państwowych.